Czy ktoś mi może, proszę powiedzieć, kto wymyślił taką pogodę, leje deszcz w ogóle, kto wymyślił taką pogodę w marcu? Jakby... O co tu chodzi? No patrzcie, no ja po prostu, ja nie mogę, no. O co tu chodzi w ogóle? O, dobra, wchodzimy już. Cześć i czołem wszystkim, witam was ponownie bardzo serdecznie na moim kanale. Witam was w samochodzie, ponieważ na podwórku leje. Ja chciałam się chociaż ładnie, kulturalnie przywitać. I dzisiaj nagrywam dla was, w sumie dawno nie było, vloga, z normalnego po prostu vloga ze stajni. Dzisiaj muszę jakoś szybko tak przelążować, po prostu bardziej rozciągnąć weskę przed, czyli teraz pierw biorę weskę, a potem mam trening skokowy na trójce, znaczy chyba skokowy. No po prostu testuję trójkę po prostu, o tak. Testuję trójkę do takich treningów po prostu. Tak. Patrzcie, jakie mam piękne gumiory. Bo jest takie, taki śnieg, takie błoto i taka woda tak leje, że w sztybletach bym umarła. I mam takie piękne dorożki, kalosze. Boże, jakie zmokłe kury, no ja nie mogę. Nope. To jest, daj. No właśnie. Patrzcie, jakie słodziaki! Jakie zmokłe kury! Ratujemy przed deszczem. Dobra, idziemy. Trójka już pięknie na myjce. Myjemy jej giry zaraz i zaraz bierę weskę. Tu. Patrzcie, jakie ładne kopytka, czyste, piękne. Tylko szkoda, że szyja nie jest taka czysta. O, szyja to jest masakra. Halo, ostrość. O. Wiem, że średnio mnie słychać, ale rozwiesiłam już szyjderkę. Zmieniłam już też dereczkę na polerówkę i na razie idzie do boksu. Moje biedne, umyte, czyste nogi. Rozczesuję już właśnie wesce ogon. Używam oczywiście naszego superowego psika z Efola. Bardzo polecam serdecznie. Efol, dajcie mi współpracę, please. I zaraz lecimy na lążownik. Idzie obrażony konik i mokry. Ćwiczyłyśmy jeszcze z weską wejście do przyczepy i teraz idziemy się rozgrzewać i rozciągać. Trójka już pięknie stoi, czeka na czyszczenie. Już też sprzęt przyniosłam, nożami taki ładny kanter z Kedrona. Taki grant był ładny i mamy do tego matchingujący czapraczek, moi drodzy. Także dzisiaj mamy fizik pięknie, halo, ostrość. Tak, halo. Hello. Is it me you're looking for? Co ty masz numer? Ficik pięknie eskadrenowo-granatowo. Ale zobaczcie, jaka ona jest brudna. To jest masakra jakaś. Przynajmniej giry ma czyste. Mój umyłam ładnie. A jeszcze niech ma smaczka, proszę. O. Dziękuję się, mówi trójka. Dziękuję. Masz jeszcze jednego. O, dobra. O. Jaka słodka. Jezu, no nie mogę z tego, jakie ona ma czyste te nogi. Naprawdę, Boże. Jeszcze jej tak naprawdę już praktycznie całe wyschły i są takie piękne, ładne, czyste. Normalnie trójka modelka. Ale slej ogon. Thank you.
piękna trójka gotowa do akcji. O, proszę, taki ficik ładny. I lecimy, lecimy. Rozpoczynamy mój trening na trójce. Nie mam jakoś super ekstra dużo nagrań, ponieważ mój kamerzysta przyjechał dosłownie w połowie, jak już skakaliśmy. Takie troszkę, nie powiem, że wyższe, ale już tak bliżej końca niż początku skoków. To był taki nasz zapoznawczy trening. Ogólnie pierwszy raz w życiu tak naprawdę skakałam coś wyżej niż takie kawaletki 70-80 na trójce. I powiem tak, jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że będzie nam się miło współpracowało. A co do treningu, to skakaliśmy pierw stacjonatę, która później się stała okserem, a teraz, jak możecie zobaczyć, stała się szeregiem. Nie szaleliśmy jakoś z wysokościami, bo jak już mówiłam, to były moje pierwsze takie skoki na trójce. Bardziej skupiliśmy się, abym ją poznała i wyczuła. I moim zdaniem naprawdę zaliczyliśmy bardzo udany i dobry trening. Cały sprzęcik trojeczki już pochowany pięknie, ładnie. Trójka cała ogarnięta, czemu jakoś się nie naprawia? O, dobra. I mówi wszystkim bardzo ładnie papa. Robię jeszcze wysiłce mecz i jedno pudełko je uzupełniam. Dobra, już kończymy, widzowie, a jeszcze tutaj przy okazji tego rokitnika wrzucę. Dobra, jeszcze je wrzucę. Garstkę sieczki, bo dostaję to w ramach w sumie kolacji. I dobra, i zaraz uciekam. Wszystko ładnie, pięknie wymieszane, także lecimy. Postawiłam jeszcze wasiłce meszyk. Oj, to kto, kto bije. I ja już uciekam.
Was zgubiłam melodię. O! A!